dziś dalszy ciąg kłopotów dąbrowskiego samorządu i jego jednostek organizacyjnych z prokuraturą. Wraca bowiem sprawa inwestycji w Zagłębiowskie Centrum Onkologii, z którego raport w czerwcu 2017 roku przygotowała Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach. Raport, a raczej raporty, gdyż jeden dotyczył działań szpitala i pełniącego obowiązki dyrektora Zbigniewa Grzybnowicza, a drugi nadzoru nad przebiegiem tej inwestycji ze strony prezydenta miasta Dąbrowa Górnicza Zbigniewa Podrazy. Jak zaznaczał wówczas w wywiadzie do naszej stacji dyrektor delegatury NIK w Katowicach Piotr Miklis, kontrolujący przyglądali się wówczas wszczętemu już postępowaniu prokuratury okręgowej w Katowicach w tej sprawie. Jak się okazuje, a wiemy to z wcześniejszego wywiadu z rzeczniczką prokuratury okręgowej w Katowicach, który można zobaczyć na naszej stronie, Najwyższa Izba Kontroli doszła do wniosku, że musi jednak wystąpić odrębnie z wnioskami w tej sprawie. Panie dyrektorze, z informacji prokuratury okręgowej w Katowicach wynika, że złożyliście Państwo odrębne zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa w sprawie budowy Zagłębiowskiego Centrum Onkologii. Ja potwierdzę oczywiście tą informację, z tym, że trzeba uściślić. Zawiadomienia były dwa. Pierwsze złożone do prokuratury okręgowej dotyczyło między innymi naruszenia przepisów artykułu 296 kodeksu karnego, czyli wyrządzania szkody znacznych rozmiarów. Składało się to zawiadomienie z dwóch elementów. Jeden element dotyczył wyrażenia zgody na przeprowadzenie prac o wartości około 6 milionów złotych bez zgody i bez porozumienia z dysponentem środków, czyli z władzami szpitala. Druga część tego zawiadomienia dotyczyła bezumownego wykonywania robót, zawarcia niekorzystnej umowy, w której nie zostały wskazane precyzyjne warunki finansowania. Wiemy, że posługiwano się terminem kredytu kupieckiego, który naszym zdaniem został udzielony na warunkach dla miasta niekorzystnych i to było przedmiotem naszego zawiadomienia. Drugie zawiadomienie, które skierowaliśmy do prokuratury rejonowej tym razem, dotyczyło błędów w księgach rachunkowych i nanoszenia w księgach rachunkowych kwot związanych z amortyzacją sprzętu. Pod koniec zeszłego roku dowiedzieliśmy się, że prokuratura okręgowa połączyła te dwa wątki w jeden, także jak najbardziej potwierdzam te informacje o złożeniu przez Najwyższą Izbę Kontroli zawiadomień do prokuratury w tej sprawie. Jak więc Państwo widzą, jedna inwestycja, źle przygotowana, jeszcze gorzej przeprowadzona, a już całkiem źle nadzorowana, zamiast wpływać na zwiększoną efektywność i jakość świadczonych usług medycznych, zajmuje mnóstwo czasu i energii, ale organom ścigania. Będziemy Państwa na bieżąco informować o postępach w śledztwie prokuratorskim. W niedzielę 20 maja 2018 roku w naszej bazylice, to jest sanktuarium Najświętszej Marii Panny Anielskiej, Pani Dąbrowy Górniczej i Matki Zagłębia, odbyła się wielka uroczystość. Minęło bowiem 50 lat od koronacji łaskami słynącej cudownej figury Matki Bożej Anielskiej. Z tej okazji odbyła się uroczysta msza święta dziękczynna pod przewodnictwem Jego Ekscelencji księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Przed uroczystością były radny Tomasz Skóra i obecny Grzegorz Jaszczura złożyli kwiaty pod pomnikiem epitafium poświęconemu Janowi Pawłowi II i prymasowi tysiąclecia Stefanowi Wyszyńskiemu. Minęło bowiem dokładnie 10 lat od jego ufundowania i odsłonięcia przed wspomnianych ówczesnych radnych. Pomnik epitafium miał być upamiętnieniem wkładu tych wybitnych Polaków w upadek komunizmu i uczynienie Polski państwem ludzi wolnych. W homilii prowadzący uroczystą mszę ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski wielokrotnie odnosił się do katastrofalnego ustroju komunistycznego i konieczności jego obalenia. W wydaniu specjalnym na stronie tvdg.pl w zakładce Samo życie możecie Państwo zobaczyć i wysłuchać całego kazania krakowskiego metropolity. Mszy świętej towarzyszyły poczty sztandarowe z całej Dąbrowy Górniczej, a przed mszą chór odśpiewał jedną z najstarszych polskich pieśni religijnych i narodowych, czyli Bogu Rodzice.
Dąbrowianie w uroczysty i podniosły sposób uczcili 50-lecie koronacji figury Matki Bożek Anielskiej. Zapraszamy Państwa w środę 23 maja na godzinę 9:00 na salę sesyjną Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej lub do śledzenia w internecie na stronie obrady.dąbrowa-górnicza.pl sesji, podczas której radni będą m.in. rozpatrywać projekt obniżenia diet dąbrowskich radnych. Autorami projektu są członkowie Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Grzegorz Jaszczura, Zbigniew Piątek i Mateusz Stępień. Ciekawe, jak zachowają się radni rządzącej koalicji i czy w przeciwieństwie do totalnej opozycji w parlamencie potrafią udowodnić, że mandat społeczny to nie zawód, tylko służba. Jak przywykliśmy już w ostatnich tygodniach, kolejne informacje dotyczące działalności dąbrowskiego samorządu i jego jednostek organizacyjnych płyną do nas z prokuratury. Przykładem tego jest informacja, że do prokuratury regionalnej w Katowicach zostało złożone zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez prezydenta miasta Dąbrowa Górnicza Zbigniewa Podrazę oraz dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej Ireneusza Adamczyka. Prezydentowi miasta zarzuca się niedopełnienie obowiązków polegających na braku nadzoru nad MZBM, będącym zakładem budżetowym, w okresie od grudnia 2006 roku do nadal na szkodę miasta Dąbrowa Górnicza, interesu publicznego i mieszkańców miasta zgromadzonych we wspólnotach, czyli interesu prywatnego, w znacznych i wielkich rozmiarach. Natomiast dyrektorowi Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej Ireneuszowi Adamczykowi zarzucono nadużycie udzielonych uprawnień polegających na sprowadzeniu bezpośredniego niebezpieczeństwa wyrządzenia szkody majątkowej na mieniu gminy Dąbrowa Górnicza, a będącym w zarządzie MZWM, w znacznym i wielkim rozmiarach w okresie od lutego 2010 do nadal poprzez, tu jest klucz tego zawiadomienia, nieegzekwowanie zobowiązań gminy Dąbrowa Górnicza wobec wspólnot mieszkaniowych obsługiwanych przez MZBM. Sprawa ta była szeroko opisywana na stronie rolowanadombrowa.pl oraz w magazynie Rolowana Dąbrowa. Kwoty, o których mowa, zawierają się w przedziale od 880 tysięcy do ponad 15 milionów złotych. Według Regionalnej Izby Obrachunkowej kwota zaległości gminy Dąbrowa Górnicza reprezentowanej przez MZBM wobec wspólnot mieszkaniowych na koniec 2017 roku wynosiła około 4 milionów złotych. Jak widać, tysiące dąbrowian jest wierzycielami i de facto sponsorami pozabudżetowymi magistratu. Czy zgodnie z prawem? Ustali śledztwo prokuratorskie, o którym będziemy Państwa informować. W środę 23 maja odbyła się kolejna sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej. Dwa punkty rozpaliły wyobraźnię radnych i wywołały ostrą i burzliwą dyskusję pomiędzy nimi nawzajem oraz prezydentem miasta Zbigniewem Podrazą. Pierwszym były dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, gdzie głównym ogniskiem sporów była wysokość stawek oraz sposobów ich obliczania. Punktem wyjścia był spór o to, czy po wykupieniu udziałów od niemieckiego inwestora kilka lat temu te stawki nie powinny się zmniejszyć. Według magistratu nie, a radni mieli swoje poglądy. Rozpatrywano także projekt, pierwszy w województwie śląskim, obniżenia diet dąbrowskich radnych, którego autorami byli radni Klubu Prawa i Sprawiedliwości Grzegorz Jaszczura, Zbigniew Piątek i Mateusz Stępień. Po jakie argumenty sięgano, aby ośmieszyć wnioskodawców oraz wybrnąć z kłopotliwego pytania wyborców, czy mandat społeczny to zawód, czy służba? Zapraszamy na relację. Oszczędna i efektywna gmina to w sytuacji Dąbrowy Górniczej powinno być nie reklamowe hasło wyborcze, a paląca konieczność. Zmiana filozofii rządzenia państwem wymaga dostosowania się również samorządności lokalnej do tej koncepcji i z tego także wynika nasza propozycja. Praca w samorządzie powinna być służbą, a nie zawodem.
W imię odpowiedzialności za losy miasta nie wolno dopuszczać do dalszego zadłużenia miasta, tak aby nasze dzieci musiały płacić za niegospodarność swoich rodziców. Przykłady można mnożyć, ale ograniczmy się do naszego szpitala czy klubu siatkarskiego. Drogą do pozytywnych zmian jest ograniczenie wydatków gminy tam, gdzie jest to tylko możliwe. Oszczędności dla budżetu gminy z tytułu proponowanej obniżki diet radnych nie są bardzo duże, bo około 170 tysięcy rocznie. Ile wyniosłoby zmniejszenie kosztów diet radnych, gdyby w 2009 roku przyjęto nasz projekt uchwały? Byłoby to około 3,5 miliona. Kto z Państwa radnych jest za tym, aby projekt uchwały zawartej w druku 80 głosować w formule głosowania imiennego? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Ale proszę trzymać. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Dziękuję. Kto z Państwa radnych się wstrzymał? Szesnastu radnych było za, dwóch było przeciw, pięciu się wstrzymało, zatem przeprowadzimy głosowanie imienne. Jak Państwo wiecie, głosowanie imienne polega na tym, że każdy z radnych do protokołu, mam tutaj listę, oddaje swój głos. Pan radny Edward Bober, nieobecny. Pan radny Piotr Bobrowski. Jestem za. Pan radny Piotr Hałda. Jestem przeciw. A nie trzeba wstawać. Pani radna Krystyna Chrobot. Jestem przeciw. Pan radny Kamil Dybich. Przeciw. Pan radny Ryszard Harańczyk. Przeciw. Pan radny Grzegorz Jaszczura. Za. Pan radny Robert Kazimierski. Przeciw. Pan radny Grzegorz Kuśpiel. Przeciw. Pan radny Zbigniew Łukasik. Przeciw. Agnieszka Pasternak. Przeciw. Pan radny Zbigniew Piątek. Za. Pan radny Grzegorz Przewieźnik. Pan radny Jerzy Reszke. Pani radna Renata Soli-Piwko. Pani radna Krystyna Stępień. Przeciw. Pan radny Mateusz Stępień. Nieobecny. Pani radna Krystyna Szaniawska. Przeciw. Pan radny Piotr Ślusarczyk. Za. Pan radny Marek Węgrzynowicz. Przeciw. Pan radny Szymon Widera. Wstrzymuje się. Pan radny Wiesław Biekiera. Pan radny Kazimierz Woźniczka. Przeciw. Pani radna Katarzyna Zagajska. Wstrzymuje się. I pan radny Sławomir Żmudka. Przeciw. Ja mam tak. Pięciu radnych było za, 15 przeciw, trzech radnych się wstrzymało, uchwała nie została podjęta. Proszę powtórzyć jeszcze. Pięciu radnych za, 15 przeciw, trzech się wstrzymało. Jak ocenić tę debatę i wynik głosowania? Było to głosowanie imienne, choć nie elektroniczne, bo gmina prawdopodobnie za biedna. I idąc na wybory samorządowe, warto zobaczyć na BIP-ie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, kto chce dorabiać, a kto służyć. Matematyka według naczelnika Kuziora. Kiedyś z ciekawości policzyłem, bo nie jest też dla Państwa tajemnicą, że jestem przewodniczącym Rady Nadzorczej spółki, to moje wynagrodzenie to jest koszt poniżej 1 grosza w metrze sześciennym wody, biorąc pod uwagę ponad 8 milionów metrów sześciennych wody i ścieków. Stop. Jeszcze raz posłuchajmy Pana naczelnika. Moje wynagrodzenie to jest koszt poniżej 1 grosza w metrze sześciennym wody, biorąc pod uwagę ponad 8 milionów metrów sześciennych wody i ścieków. Chciałby nas pan naczelnik poinformować, iż jego pensja jako przewodniczącego Rady Nadzorczej Dąbrowskich Wodociągów zbliża się do 80 tysięcy złotych. Jak rozumiemy, ustawa kominowa pana naczelnika Wydziału Nadzoru Właścicielskiego i Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej nie obowiązuje. Następna kwestia, nowoczesność infrastruktury. Posłuchajmy wykładu doktora prawa i ekonomisty.
Jak się cokolwiek buduje, to to potem kosztuje. Nie tylko w momencie, kiedy musimy wydać na budowę, ale kosztuje później, bo ustawa o rachunkowości przewiduje amortyzację. Tak? A więc coś, co jest później, nie jest wydatkiem, ale jest kosztem. Taki, a nie inny był mechanizm. Inne przedsiębiorstwa wodociągowe mają w tym zakresie, są bardzo do tyłu w stosunku do naszej spółki. Nie zainwestowały w taki ważny projekt. Mamy rozległe terytorium miasta. Wykonaliśmy wielką inwestycję, której często słyszę, że nie widać tego, co wybudowaliśmy, bo zbudowaliśmy infrastrukturę pod ziemią. Ale tak naprawdę ta inwestycja była też prodochodowa. To nie był tylko wydatek, wyrzucenie pieniędzy przysłowiowo i nic z tego nie ma. To była inwestycja, która przynosi dochody miastu w postaci podatku i czynszu. Tak? Bo mamy podatek od nieruchomości, mamy czynsz dzierżawny z tytułu użytkowania majątku, który jest sukcesywnie oddawany, ale jest majątkiem gminy w użytkowaniu przedsiębiorstwa. Tak? I z tego tytułu płaci czynsz. Więc wypracowaliśmy taki mechanizm z pewną świadomością tego, że cena przez to wzrośnie, tak? Więc to, co byśmy zdyskontowali z powodu obniżenia zysku, z kolei zostało znowu zastąpione tym kosztem, który powstał na skutek wybudowania tej infrastruktury. No takie są fakty i takie są fakty ekonomiczne i tak liczby mają to do siebie, że nie kłamią, tak? I to jest to, co spowodowało wzrost kosztów tego przedsiębiorstwa. Już Państwu, kiedy zatwierdzaliśmy taryfę, jeszcze kiedy robiliśmy to we własnym zakresie, Państwu tłumaczyłem przy dużym przybliżeniu, że to jest 10 i 10 milionów, tak? Więc to jest troszeczkę tak przekładanie, ja się tu zgadzam z panem radnym Jaszczurą, który mówił o przekładaniu z jednej kieszeni do drugiej kieszeni. Tak to rzeczywiście poniekąd wygląda, że przedsiębiorstwo ma koszt w postaci tych obciążeń, które musi nam płacić, bo takie są przepisy prawa. My nie możemy zaniechać poboru tych danin. I przedsiębiorstwo ma to koszt. I ten koszt my poniekąd niwelujemy, tak? Bo obniżamy przez to cenę realną, którą płaci odbiorca, bo cena jest ustalona przez przedsiębiorstwo, która wynika z kalkulacji ekonomicznej. I mieszkańcy płacą mniej, bo my się powiedzmy do tego ich rachunku, powiem kolokwialnie, dorzucamy. I tak to wygląda. Jeżeli Państwo popatrzycie na pozycję w budżecie, to zobaczycie, że te kwoty są już bliskie zrównania się ze sobą. Więc trochę taki mechanizm zamknięty, w którym obieg zamknięty, w którym krążą te pieniądze. Tak? I tak naprawdę w pewnym sensie można powiedzieć, że to jest mechanizm neutralny dla budżetu, neutralny dla mieszkańców i tak dalej, i tak dalej. Cena, gdyby mogła spaść, to by spadła. Ciekawa filozofia. Budować po to, żeby było drożej. Podwyższa się standard, za który i tak zapłacą mieszkańcy miasta, a może tylko po to, aby zwiększyć wartość majątku gminy. I ostatnia na dziś sprawa, inwestor i dywidenda. Oczywiście, proszę Państwa, zjawisko deflacji było chwilowe, przejściowe. Teraz mamy do czynienia z inflacją kilkuletnie, ja mam inne dane. Mamy do czynienia z zjawiskiem inflacji na poziomie ponad 2% w skali roku. Poza tym no, 4 lata temu odkupiliśmy udziały od przedsiębiorstwa, od partnera niemieckiego i mam takie pytanie, czy w tym czasie coś Państwu jest wiadomo, że cokolwiek staniało w naszym kraju, bo mnie się wydaje, że nic. I więc koszty rosną, rosną koszty energii, rosną koszty paliw, rośnie płaca minimalna, tym samym presja płacowa, rosną pensje pracowników wodociągów i to nie zarządu, ale bo te akurat zostały zatrzymane przez ustawę kominową. Natomiast no, to generuje pewne koszty. Ja Państwu na komisji też mówiłem, że dzięki zakończeniu projektu z zakresu gospodarki ściekowej zwiększa się sprzedaż ścieków, zwiększyła się liczba odbiorców i dzięki temu zwiększyły się też przychody, co spowodowało to, że możemy te ceny zatrzymać, tak? Natomiast no, trochę dziwi mnie zmiana zdania odnośnie dywidendy, bo słyszałem z Państwa strony, że jednak nie trzeba tej dywidendy wypłacać i prowadzić przedsiębiorstwo na wynik zerowy, tak? Żeby nie obciążać odbiorców nadmiernymi kosztami. Właśnie. Sam Pan sobie zaprzeczył, Panie Naczelniku. Dąbrowskie Wodociągi, spółka z o.o., w latach 2004-2014
Do cen wody doliczała średnio 6 milionów złotych rocznie. Wynikało to z umowy prywatyzacyjnej z inwestorem niemieckim, w wyniku której gmina musiała dzielić się dywidendą wyliczoną kwotowo ponad 3 miliony złotych co roku dla Niemców oraz około 2 milionów dla miasta. Doliczając podatek otrzymujemy rzeczoną kwotę ponad 6 milionów złotych, o które upominał się podczas sesji radny Grzegorz Jaszczura. Jeśli z ceny rzeczywistej usługi odejmiemy zysk, to jest dywidendę i podatek, to od razu otrzymamy 6 milionów zaoszczędzonych złotych, to jest około 75 groszy na jednym metrze wody i ścieków. I pan Patryk Kuzior sprawuje nadzór nad czymkolwiek w naszym mieście? Co gorsza, nad mieniem publicznym? No cóż, gratulujemy prezydentowi po razie takiego wyboru. Jest cena wody, proszę się do niej stosować. Jest cena wody, proszę się do niej stosować. Jest cena wody, proszę się do niej stosować.